Siemano, mam wszystkim tutaj Papua w kolejnym materiale z serii Czy pamiętasz, czy nie? W tym odcinku opowiem wam o wspomnieniach z bajki / anime, bo nie pamiętam, czy to była... Na początku to była na pewno bajka, ale później starali się z tego zrobić anime. Mówię tutaj o Megamanie. To była bajka, która opowiadała o roku 2000X, gdzie świat już był na tyle skomputeryzowany, że każdy młody gracz nie siedział przed komputerem, tylko miał swojego netnawigatora, czyli takiego swojego wojownika, można by powiedzieć, z którym mógł się komunikować przez specjalny komunikator i walczyć na specjalnych arenach. Głównym bohaterem, w sumie dwójka głównych bohaterów, to Mega Man, czyli Net Navigator, i Len, czyli jego operator. Walczyli z wirusami w cyber świecie, później w świecie realnym. Opowiem wam trochę, jak to wyglądało. Grupa złowrogich nawigatorów i netnawigatorów puszczała na przykład wirusa do banku. Powiedzmy, to jest przykład, bo odcinku było dosyć sporo, więc podam taki przykład, który wymyśliłem. Włamywali się do banku i ludziom mogłyby na przykład znikać pieniądze z konta, tak? Nagle. Zadaniem Lena i Megamana było to, żeby się podłączyć do głównej sieci bankowej i wyeliminować te wrogie jednostki. I każdy wojownik, jego operator, miał specjalne chipy bojowe. Czyli na przykład netnawigator nie nosił ze sobą miecza, tylko miecz był aktywowany poprzez takiego specjalnego kartridża, którego się wkładało do jakby takiego MP5. I netnawigator, ręka mu się zamieniała w miecz, na przykład. Albo później, w późniejszych odcinkach, mogli się ze sobą netnawigator i nawigator łączyć, albo łączyć się netnawigator z innym netnawigatorem i krzyżować swoje kombosy. Więc to była bajka, którą oglądałem za dzieciaka, a trafiłem na nią ostatnio przez przypadek, bo przeglądałem coś chyba na CDA i patrzę, Mega Man. I powiem wam, że to takie miłe wspomnienie, więc jeśli wy pamiętacie Lena i Mega Mana i może chcielibyście takie mieć takich netnawigatorów, to napiszcie, jakie moce mieliby wasi netnawigatorzy, jakich chcielibyście, żeby mieli. Więc ja się z wami żegnam w tym materiale. To jest wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się. See ya.